Dawaj na trudne. No nie wiem, czy wszyscy są. No wszyscy nie, tylko ci co. To się nie boją. Ja poproszę w takim razie może, no cóż, najlepszym zawodnikiem, nie da się ukryć, jest u nas Patrycja Zawierta. Poproszę. I serdecznie życzę. Dziękuję. Gratuluję bardzo. Dziękuję. Ja odniosę się tak do tego, co powiedział tutaj pan Robert. To, że jest burmistrz, to naprawdę jest mało ważne. To jest żadne osiągnięcie być burmistrzem. To jest kwestia zaufania, czy się go nie zawiedzie, czy nie. Natomiast to, co wy robicie, to jest kwestia treningów, kwestia zaparcia, kwestia uczciwości. Kwestia, że tak powiem, cały czas systematyczności i to nieprzypadkowo, że tutaj się spotykamy, nieprzypadkowo, że jesteśmy w tej grupie, w której jesteśmy, bo tak naprawdę tworzycie już taką kolarską drużynę i tak jak mówiąc gdzieś tam ze sportowego slangu, jesteście takim prawdziwym teamem i rodzi się coś takiego z was, co już można nazwać troszeczkę dream teamem, tak? Bo przecież zdobywacie wiele nagród, jeździcie po całym kraju, po całej Polsce, jesteście grupą już rozpoznawalną, wasze nazwiska są rozpoznawalne. I powiem tak, że tak naprawdę warto jest to, bo to nie burmistrz daje, nie urząd daje, nie gmina daje. To jest to, na co wy zapracowaliście też od mieszkańców. Tak naprawdę to jest wynik pieniędzy i zawsze to będę powtarzał, wynik pieniążków mieszkańców. I myślę, że to jest chyba taka najprzyjemniejsza chwila, że kiedy mieszkańcy zobaczą właśnie ten moment gdzieś tam na lokalnych portalach, to powiedzą tak, właśnie w ten sposób chcielibyśmy, żeby pieniądze były inwestowane. I wielkie dzięki, brawa dla Patrycji, ale też brawa wielkie dla was. Wielkie brawa. Gratuluję. Piąte miejsce w klasyfikacji tej chwili w Pucharze Polski. No, tak, że to jest szóste. Jadą no, prawie że łeb w łeb. Sprzęt już się...